Zapraszam na spotkanie z prawnikiem. Dr. Habilitowany Marcin Bidziński z Uniwersytetu SWPS jest naszym gościem. Pan profesor jest ekspertem w dziedzinie prawa, postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa konstytucyjnego. Kłaniam się. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i państwa Mariusz Bidziński. Bardzo przepraszam, panie Mariuszu. Panie profesorze, takie pytanie, jeśli pan pozwoli. O pomoc chciałem pana poprosić. Biedny redaktor, kompletnie skołowany, już zupełnie nie wie, czy panowie Wąsik i Kamiński są posłami, czy nie. No To rozwieje bardzo szybko wątpliwości pana redaktora. Obaj panowie nie są już posłami. Ale przychodzą do Sejmu, biorą udział w posiedzeniach, chyba przepustkim nawet działają. Zgadza się. No to wynika, wydaje mi się, z daleko idącej. Empatii marszałka Sejmu i z daleko posuniętej ostrożności. Natomiast zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, osoby skazane prawomocnie za przestępstwa umyślne muszą zostać pozbawione mandatu, czyli mandat ich wygasa. Wyrok prawomocny w obu przypadkach, obu tych panów, zresztą też innych osób, zapadł w związku z powyższym. Nie ma jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, że Utracili oni mandat, przesłanka z kodeksu zaistniała, więc trudno o czymkolwiek dyskutować. No dobrze. Tylko ja bym chyba wolał, z całym szacunkiem dla pana marszałka i całą sympatią, no i też doceniając wielkoduszność oraz sympatię, by jednakowoż bardziej trzymał się przepisów prawa niż własnej empatii. No na pewno tutaj kwestia stanowczości byłaby zalecana dla pana marszałka. Myślę, że, że Poziom dobrej woli i, i, i zrozumienia ze strony marszałka został już wyczerpany, więc myślę, że teraz decyzje będą dosyć konkretne, czyli zostaną pozbawieni faktycznie możliwości wykonywania mandatu i karty poselskie do głosowań do wejść do różnych pomieszczeń do kuluarów zostaną zablokowane. Więc no myślę, że w tym przypadku już chyba akurat teraz będziemy mieli do czynienia z konsekwentnym przestrzeganiem też przez Obu panów jednak przepisów prawa obowiązującego. Bo pan marszałek na Twitterze pisze tak. Panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami. Postanowienie o wygaszeniu ich mandatów zostało im doręczone. Przestępcy mieli prawo odwołać się do Sądu Najwyższego, co im umożliwiłem. Sąd Najwyższy, dotknięty deformami ziobry, Pogrążył się w proceduralnym chaosie. Gdy otrzymam komplet orzeczeń, podejmę wynikające z nich kroki i wreszcie procedura ta nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Z taką interpretacją zgadza się pan, panie profesorze? To znaczy, no, tu są dwa jakby aspekty, które musimy sobie um, uzmysłowić. Kwestia um, orzeczenia kary prawomocnej w stosunku do obu panów i kwestia wykonywania mandatu. Kwestia kary, czyli, czyli ten ostatni jakby element nie, nie budzi mojej wątpliwości. Kara została orzeczona. Powinien zgodnie z kodeksem wykonawczym zostać ten wyrok zrealizowany, ponownie, doprowadzony doprowadzeni przez policję do odpowiedniej jednostki penitencjarnej, natomiast za kwestia druga, czyli doręczenia postanowień i możliwość odwołania. Jest już zupełnie odrębną sprawą. To znaczy się, oczywiście, panowie, zgodnie z kodeksem wyborczym, mają prawo złożenia e, swojego zażalenia do Sądu Najwyższego, natomiast nie wpływa to w jakikolwiek sposób na fakt, iż i tak nie mogą wykonywać tego mandatu, ponieważ tutaj mamy dwie kwestie, które musimy rozróżnić. Kwestie wygaśnięcia z mocy przepisów prawa e, mandatów do sprawowania e, funkcji posła, i kwestie proceduralne związane z poinformowaniem przez marszałka o tym, że w związku z zaistnieniem przesłanek te mandaty wygasają. I zasadniczym elementem, na który mogą się skarżyć posłowie, to jest tylko kwestia formalna, ewentualnie błędów, braków formalnych w zakresie postanowienia, które dostali. Natomiast to wciąż nie wpływa w jakimkolwiek zakresie na niemożność wykonywania czy też pełnienia funkcji posła. Natomiast co do doprowadzenia i co do tego czy trafią właśnie kiedy do więzienia to wyjaśnia wątpliwości tak jak on je widzi to wyjaśnienie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący policję między innymi Mariusz Marcin Kierwiński pisze tak na Twitterze w związku ze sprawą dwóch byłych posłów Kamińskiego i Wąsika oraz apelami skierowanymi do policji przypominam że najpierw niezbędne jest polecenie sądu. Potem policja doprowadzi byłych posłów. Działamy w granicach prawa. Kamiński i Wąsik łamali prawo oraz nadużywali władzy. Dlatego dziś są skazani. My szanujemy prawo i nie nadużywamy władzy. Policja czeka na stosowne polecenie sądu. Czy pan, panie profesorze, rozumie taką wstrzemięźliwość i ostrożność pana ministra? Znaczy, tutaj ciężko mówić o wstrzemięźliwości pana ministra, dlatego że wpływ ministra na wykonanie wyroku w tym zakresie, jeżeli ma być to zgodnie z prawem, jest żaden w tym sensie, że faktycznie musi sąd przekazać informacje do organów policji. Te dopiero na podstawie odpowiedniego dokumentu, bo muszą mieć podstawę do formalnego działania, idą do do adresatów takiego, które, które wynikają z wyroku sądu, dopiero ich doprowadzają. Także tutaj sam minister, działając prawnie, nie może tego ani przyspieszyć, ani spowolnić. Przynajmniej nie powinien. Traktując tę wypowiedź jako coś, co jest standardem w demokratycznym państwie, czyli to, że minister nie wpływa na organy ścigania i na sąd, ja z tą wypowiedzią się w zupełności zgadzam. Ale gdyby miał Pan się powołać na, na, no przede wszystkim w oparciu swoją, o swoją szeroką wiedzę, ale także rodzaj intuicji i takiej orientacji w, w tym, jak się literę prawa in, implementuje do naszego codziennego życia, to na ile, proszę mi pozwolić zadać pytanie w taki sposób, Panie Profesorze, na ile procent Pan osobiście, tak prywatnie szacuje, że zobaczymy tych dwóch dżentelmenów za kratkami? Osobiście uważam, że ich nie zobaczymy za kratkami. Chyba, że, jedyne, jedyna moja wątpliwość, chyba, że prezydent będzie obstawał przy swoim błędnym pojęciu prawa łaski i nie ułaskawi dwóch panów byłych posłów po raz kolejny. Czyli jedynym elementem tutaj ryzyka dla dwóch panów, które spowoduje, że będą lub nie będą osadzeni w więzieniu, jest Decyzja i sposób działania prezydenta. Jeśli prezydent będzie dalej traktował swoje prawo łaski jako akt generalny i przyszły, to dwaj panowie będą na pewno osadzeni. Jeżeli okaże się, że panowie zostaną zatrzymani, to myślę, że prezydent wtedy bardzo szybko będzie reagował. Natomiast do jego reakcji też jest potrzebne to, by z sądu trafiły do niego akta sądo, spraw sądowych, i dopiero na tej podstawie, na podstawie akt, może wydać akt prawa łaski. Więc tutaj też prezydent musi mieć w głowie, że to nie jest jego decyzja, nie może się ziścić w ciągu sekundy, zostali zatrzymani i wydaje akt łaski. Nie, nie, nie wystarczy wpis na Twitterze. Zdecydowanie nie. To, to nas, nasz system prawny jeszcze nie polega na Twitterze, więc e, musi dostać AKTA na podstawie tych akt dopiero podejmuje decyzję. Czyli, jeśli dobrze, rozumiem, Pani się spodziewa takiego scenariusza, że, że, m, że tak powiem policja podejmie działania, kiedy już m, stosowne dokumenty pozwolą policji na to, żeby podjąć działania w stosunku do, do dwóch byłych posłów, i to jak pan prezydent to zobaczy, popchnie pana prezydenta do tego, do czego się teraz nie kwapi. O czym minister Mastalerek na przykład z jego kancelarii mówi, no nie, no jaki akt łaski po raz drugi. Myśmy to już raz zrobili, pan prezydent to zrobił, nie ma potrzeby. Rozumiem, że taka potrzeba w pańskich oczach jest i pan prezydent się na to zdecyduje, kiedy zobaczy już takie konkretne zagrożenie, dlatego że ci dwaj dżentelmeni trafią do więzienia. Zdecydowanie tak. Myślę, że prezydent sobie dostanie... Impuls do tego, żeby działać i bez względu na swoje przekonania, bez względu na spory, które toczy z szeregiem prawników, podejmie takie działania i wyda po raz kolejny akt łaski w konkretnej sprawie, w konkretnym wyroku, co do konkretnego orzeczenia, bo Akt łaski wcześniejszy w ogóle nie powinien mieć miejsca, ponieważ wyroku w ogóle nie było, więc no, trudno mówić o tym, że akt łaski w stosunku do dwóch dżentelmenów został już wydany, no bo trudno łaskawić kogoś przed popełnieniem przestępstwa lub przed stwierdzeniem popełnienia przestępstwa. Ale czy to by oznaczało, panie profesorze, że tym aktem łaski, już konkretnym do konkretnego orzeczenia pana prezydenta, Andrzej Duda jedno, jednocześnie przyznaje się, że wcześniej popełnił błąd? W mojej ocenie tak, natomiast no, ciężko nie, nie, nie przyznawać się do popełnienia błędów. Każdy z nas może błąd popełnić. Prezydent nie jest alfą i omegą, która nie popełnia błędów. Również jemu mogą się zdarzyć błędy, e, więc no, naprawdę trzeba, trzeba mieć honor i przyznać się ewentualnie do błędów, lub nawet nie przyznając, być może dyplomatycznie to sformułuję, że aby nie było wątpliwości, wydaje akt łaski jeszcze raz, choć i tak obstaje przy swoim zdaniu. I Bardziej takiej retoryki ze strony prezydenta Pałacu Prezydenckiego będę się spodziewał. No właśnie, bo to są jeszcze takie kwestie, w przypadku, takie kwestie psy, psychologiczne trochę i w przypadku pana prezydenta mam takie osobiste wrażenie, że mogą mie mieć yy, yy, znaczenie, mogą odgrywać pewną rolę, kwestie pewnych ambicji pana prezydenta. Yy, jak obserwuję tę karierę na tym fotelu, na tym urzędzie, to pan prezydent bardzo by nie chciał, tak czuję, bardzo by nie chciał pokazać, powiedzieć, jakkolwiek dać, poddać publiczności pod interpretację, że on popełnił błąd, że on się pomylił, prawda? Wydaje się, że tak. No to są kwestie już polityczne i, a, i pozaprawne w zupełności, e, ale myślę, że jak pan prezydent przeczyta nawet treść swojego doktoratu, który kiedyś na Uniwersytecie Jagiellońskim pisał o do, dotyczącym e, stron postępowania i stosunków, e, to sam w treści swojej publikacji e, kiedyś naukowej e, pisał o kwestii właśnie e, związanej z Korekcją, z korektą błędów, czy też z, z pewnymi refleksjami, więc jeśli to, co pisał, było jego zdaniem wtedy, chyba jeśli go nie zmienił, to myślę, że tutaj też powinien zachować się honorowo, przyznać się albo do błędu, albo po prostu stwierdzić, że nie chciałby dopuścić do sytuacji, gdzie dwóch panów, których raz już chciał ułaskawić, będzie odbywało karę więzienia, więc jeszcze raz dla rozwiania wątpliwości taki akt wydaje, co będzie zgodnie z przepisami tak naprawdę zasadne. No bo, jak mówię, trudno wydawać coś na przyszłość, no bo byśmy mieli taki żelazny bilet, że na przykład dla mnie dostanę sobie akt łaski i na wszystko, to tylko będę popełniał przez najbliższe 20 lat. Co no, czyli... by tak było? Tak, czyli nie. dostaję akt łaski i, i idę y, okraść sklep, po co mi tam? Dokładnie tak. W końcu mam żelazny bilet, mogę robić, co chcę. Czyli pan rekomenduje panu prezydentowi przeczytanie jego własnej pracy naukowej? Zdecydowanie tak. Miałem kiedyś przyjemność ją czytać przy, przy jakichś swoich publikacjach. Jeszcze wtedy pan Andrzej Duda nie był prezydentem, jak, jak, jak miałem tą przyjemność, więc myślę, że jak zreflektuje się to to może dojdzie do innych wniosków. Pan prezydent kiedyś swego czasu deklarował, że on się cały czas wiecznie, wiecznie uczy i wiecznie czyta, to może i tym razem rzeczywiście no, sięgnie po. Jest na etapie doktora nauk prawnych, więc jeszcze daleka droga do profesury, więc myślę, że warto się uczyć. Zwłaszcza znając swoje własne, swoje własne prace naukowe. No dobrze, to posłuchajmy, co, co Szymon Hołownia mówi na temat byłych posłów, posła Wąsika i, i posła Kamińskiego, czy czy, czy może ministra Wąsika, ministra Kamińskiego, posłuchajmy najpierw słowa o ministrze Wąsiku. Jeśli chodzi o status pana Macieja Wąsika, to ja pozwólcie państwo, wypowiem się, bo on jest dla mnie niejasny w tym momencie wypowiem się w momencie, w którym otrzymam komplet dokumentacji z Sądu Najwyższego, w którym zapoznam się ze stanowiskiem nie tylko jednej izby, ale również tej izby, do której kierowałem. Swoją, kierowałem to pismo, bo ja jestem tutaj tylko listonoszem i wtedy będę mógł ocenić, w, z jaką rzeczywistością prawną mamy do czynienia. To jest ten rodzaj empatii, tak, panie profesorze, o której pan mówił, wyrozumiałości. Tak. tak, tak, tutaj widać w tym, w tym zakresie, że, że pan marszałek e, chce dać szansę do tego, aby procedury m, prawne w zakresie odwołania do Sądu Najwyższego, Zakończyły się i wtedy mieć na papierze już i stanowisko sądu, i prawdopodobnie zestawić się wtedy z kodeksem wyborczym, z konstytucją i podjąć decyzję na podstawie wszystkich zebranych dokumentów. Natomiast jakby no to podejście jest zrozumiałe, ale nie musiałoby mieć miejsca w mojej ocenie. Możemy faktycznie czekać, aż będziemy mieli komplet, ale moglibyśmy również na tym etapie, moim zdaniem możemy na tym etapie, już te mandaty wygasić. No to posłuchajmy jeszcze co Szymon Hołownia, pan marszałek, mówi o sytuacji prawnej, Niezwykle skomplikowane to wszystko. Ministra Kamińskiego. Status pana Mariusza Kamińskiego jest jasny. Może zacznę od tego. Obowiązuje wobec niego postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu poselskiego. W związku z powyższym pan Mariusz Kamiński nie powinien, ja zwracałem się z prośbą w tej sprawie, ale panowie nie zastosowali się do tej prośby, nie powinien pełnić żadnych funkcji, żadnych obowiązków wynikających z mandatu poselskiego, chyba że pojawi się w tej sprawie inne orzeczenie Sądu Najwyższego, które będziemy analizować. Zgoda? W, w tym zakresie tak naprawdę musimy chyba przemyśleć jedną rzecz. E, rozumiem pewne postępowanie, które miało, które miało dać szansę posłom na to, żeby podjęli sami decyzję. Natomiast dec, postanowienie marszałka nie tworzy prawa. Postanowienie marszałka jedynie oznajmie ma charakter konstytutyw deklaratoryjny. O tym, że w związku z zaistnieniem przesłanych do wygaśnięcia, on informuje ich o wygaśnięciu mandatu posła. Złożenie zażalenia do Sądu Najwyższego nie zmienia faktu wygaśnięcia mandatów. Jedynie to jest kwestia proceduralna, czyli deklaratoryjna. I Jeśli nawet sądu wrócą te dokumenty, to Sąd Najwyższy w tym zakresie może kontrolować jedynie poprawność formalną. Postanowienia, kwestie doręczenia, kwestie podstaw prawnych, kropka. Tyle. Dalej Sąd Najwyższy nie ma tutaj prawa w jakikolwiek zakresie zmieniać postanowień kodeksu wyborczego, który mówi jasno i wyraźnie, kiedy mandat wygasa. No ale skoro pan marszałek mówi, zaczyna swoją wypowiedź a propos ministra Kamińskiego, że dla niego sprawa jest jasna, to ja rozumiem, że po prostu zlecam odpowiednim służbom, nie wiem, straży marszałkowskiej, i ten pan nie wchodzi. Na legitymację poselską, znaczy na przepustkę poselską. No nie jest posłem, znaczy nie wchodzi do budynku. Jak dla mnie jest, sytuacja jest jasna, mówi marszałek, to działamy. Konkret. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że w obu przypadkach, w obu przypadkach i panów byłych ministrów, sytuacja jest bardzo jasna. Karty, te, które mają wstęp, powinny być zablokowane. Oboj, obaj panowie stracili status posła, w związku z powyższym mogą oczywiście wejść do Sejmu, ale albo jako goście, albo jako osoby towarzyszące innym posłom czy, czy senatorom, i to jest jedyna ich możliwość, czyli już nie mogą poruszać się w, tym, w tych obszarach, gdzie są one wyłącznie przeznaczone dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia. To, co oni robią, to potworna anarchia i bezprawie. My będziemy tego bronić w interesie naszych wyborców. Oni idą na skróty w sposób nielegalny. Mariusz Kamiński w niezwykle popularnej ostatnio telewizji Republika tak mówi. Rozumiem, że to w pańskich oczach profesjonalisty, panie profesorze, taka polityczna retoryka? Zdecydowanie tak. Retoryka, która dla mnie jest wciąż złą retoryką, dlatego że pokazuje obywatelom, że można mieć wyrok sądu, można mieć przepisy prawa. I zupełnie je ignorować. Jest to bardzo zły przykład dla nas, obywateli, dla nas, wyborców, bez względu na barwy polityczne osób, które by takie słowa wypowiadały. Zawsze to powoduje brak szacunku do prawa. Dalsze naruszanie praworządności, no i powoduje taką, doprowadza do takiej sytuacji, że jeżeli ja dzisiaj dostanę wyrok nie wiem, wskazujący dla mojej osoby, to stwierdzę, że się z tym nie zgadzam, bo to jest wyrok polityczny, bo wydany za czasów PO, za czasów PIS, za czasów AWS-u, jeżeli to byłyby stare czasy i nie będę go respektował. Więc zupełnie błędna retoryka i, i próba, tak naprawdę, wybielenia się w sytuacji, gdzie już mamy jakiś wyrok. A czy marszałek Sejmu ma prawo decydować, do której konkretnie Izby wysyła sprawę, zapytanie, dokumenty? Bo Mariusz Kamiński w rzeczonej telewizji Republika mówi tak, marszałek zgodnie z przepisami powinien skierować sprawę do Sądu Najwyższego jako całości, a nie do Izby Pracy. Marszałek dopuścił się manipulacji i to podwójnej, mówi Kamiński. Skierował tę sprawę do niewłaściwej Izby. Co więcej, nie skierował ich przez dziennik podawczy. Marszałek Hołownia chciał minąć te procedury i na, na telefon umówił spotkanie z prezesem starej izby, który otwarcie mówi o swoich poglądach. Koniec cytatu. No wiemy, że to nie do końca na telefon. Tam były oficjalne maile, a o tym mówi szef tej Izby, y, dokładnie to wyjaśniał, więc to, to droga to nie tak, że nieoficjalna, jest rzeczywiście na telefon. Y, ale czy, czy Marszałek może tak działać, że sobie wybiera, jak pan ocenia ten, ten krok listonosza Hołownia, jak samo sobie mówi. Panie redaktorze, szanowni państwo, to, to nie jest to, że Marszałek sobie wybiera. Każda z izb Sądu Najwyższego, zgodnie z ustawą, zgodnie z przepisami, ma swój zakres kognicji. Z zakresem kognicji Izby Pracy są sprawy, między innymi oczywiście pracy, ale również z zakresu administracji publicznej. W związku z powyższym kierujemy nasze pisma do konkretnych izb, w związku z ich zakresem. Kognicyjny. No trudno, żeby skierował do Izby Ogólnej, czyli do Izby Finansów. Kieruje taki wniosek, takie, takie, taką sprawę jak ta do Izby, która merytorycznie tym się może zajmować. Ponieważ Izba Pracy ma to w swoim zakresie, no to dlatego została ta Izba skierowana. Jeśli w Sądzie Najwyższym by stwierdzono, że zostało to skierowane do złej Izby, czyli Izba uznałaby się za niewłaściwą, no to wtedy prezes tej Izby podejmuje decyzję, ale to już nie jest. Kompetencja marszałka, tylko kompetencja już poszczególnych izb prezesów, poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Więc skierowanie ogólne do Sądu Najwyższego w mojej ocenie byłoby błędne, ponieważ Sąd Najwyższy ma swoją strukturę o tym, która izba czym się zajmuje, możemy nawet na stronie Sądu Najwyższego przeczytać, więc no wystarczy znać trochę języka polskiego, wejść na stronę internetową lub do przepisów ustaw i wysłać tam, gdzie należy. Do... Co do kwestii technicznych, tak. natomiast no, nie wypowiadam się, ponieważ ciężko mi powiedzieć, co tam było. Jasne. Bo nie byłem świadkiem. Jasne. Doktor Habilitowany Mariusz Bidziński, Uniwersytet SWPS. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Dziękuję wzajemnie.